odcinku znowuż będziemy pracować nad elementami, nad grafikami, rysunkami, ilustracjami. Zobaczymy, które z nich będą odpowiednie do podań i legend z obszaru LGD Płaskowyż Dobrej Ziemi i w jaki sposób będziemy mogli dokonywać ich transformacji. Czy jesteśmy gotowi na kolejny odcinek poświęcony bezpłatnej wersji aplikacji Canva po to, by zrobić doskonały komiks na podstawie podań i legend z obszaru LGD Płaskowyż Dobrej Ziemi? Z pewnością tak, jesteśmy już zalogowani, przechodzimy do obszaru roboczego. Wciąż zostawiam tutaj papier firmowy, czyli czystą kartkę o formacie A4. Przechodzimy do elementów, czyli do tej części menu, która nas najbardziej interesuje, zawierająca mnóstwo grafik, ilustracji i rysunków, które możemy wykorzystać do swojej pracy. W elementach, mówiliśmy o tym, w jaki sposób pracujemy z elementami w poprzednim odcinku, ale chciałam też pokazać, w jaki sposób powinniśmy poszukiwać grafik w odniesieniu do naszych konkretnych potrzeb. Konkretnych to dobre słowo, dlatego że przede wszystkim dobrze byłoby odnaleźć w tych zasobach to, bez czego żadna legenda i podanie się nie obejdzie, czyli ludzi. Sprawców historii. Wpisujemy to, czego szukamy w belce zaznaczoną lupką, wciskamy Enter i pojawiają nam się bardzo różne grafiki. I w tych grafikach znowuż mamy rzeczy darmowe i rzeczy, za które musimy zapłacić. Jeżeli nie zapłacimy za jakąś grafikę, a jej użyjemy, wtedy pojawi nam się na tej grafice znak wodny Canva i takie charakterystyczny układ linii. I nie chcielibyśmy, żeby w komiksach się tego typu rzeczy pojawiały, dlatego szukamy tych elementów, które są darmowe. Tutaj mamy grupę ludzi. Pamiętamy też o tym, że trzy kropki u góry pozwalają nam wprowadzić na przykład taką grafikę do ulubionych, kiedy przeglądamy zasoby, żeby tego nie kopiować, nie marnować czasu, tylko po prostu to, co nam się podoba, wprowadzić do polubionych, potem przejrzeć, potem ewentualnie usunąć to, co zostało do tego katalogu przypisane zbyt szybko. Ludzie to grafika, którą można edytować w zakresie barw. Mamy do dyspozycji trzy barwy. Te trzy kolory zostały użyte w tej grafice. Możemy sobie na przykład je zmieniać na inne. Załóżmy biały na jasno-szary. Nowa strona i może nowe wyszukiwanie. Kobieta. Bardzo często i główna bohaterań i legend. I znowuż mamy do dyspozycji grafikę, w której można dokonać zamiany barw. Tych barw jest tutaj w tym przypadku aż 5. Można oczywiście przyciąć tę grafikę, przerzucić to, żeśmy już przerabiali w poprzednich odcinkach. Możemy też nieco zwiększyć jej przeźroczystość. Przez siebie przesunąć. Może być bardzo bladym, delikatnym, jedynie takim pastelem zarysowana. Dodajemy nową stronę. Czy tylko osoby, które istnieją naprawdę? Może odnajdziemy w tych zasobach czarownicę. I proszę zobaczyć, że niekoniecznie będziemy mieli do czynienia tylko i wyłącznie z postaciami, tylko również z tymi elementami, które z czarownicami czy też wróżkami być może nam się najbardziej kojarzą. To są elementy, na przykład baniaczek z czymś, co się na pewno gotuje i nie wygląda zbyt dobrze. Przypatrzmy się tej grafice, kiedy ją zaznaczamy do edycji, nie ma możliwości zmiany koloru. Możemy w bardzo ograniczony sposób na ten rysunek wpływać. Co jeszcze? Może jakieś zwierzę? Jeżeli czarownica, to może kot. Mamy do dyspozycji bardzo szeroki zasób, przede wszystkim postaci, ale również, jak widzimy, ślady, kocie ślady.
i kota, który jest najbardziej charakterystyczny w przypadku tej grafiki. Po zaznaczeniu obszaru do edycji jest możliwość zmiany kolorów. Jeżeli kot, to może mysz. Tutaj widzimy, w jaki sposób tagowania wybierają nam to, czego szukamy. Przecież mysz to nie tylko mysz jako zwierzę, ale również myszka komputerowa. I to, co z działalnością komputerową związane. Szukamy czegoś, my jednak potrzebujemy prawdziwej myszy, więc szukamy czegoś, co do tej myszy by nawiązywało i na przykład proponuję darmowy, bardzo ładny układ myszy, trochę myszy szczura. Co jeszcze? Może obiekty. Ach, ale tutaj przepraszam, obiekty, ale w rozumieniu budynków, czyli dom. Wybieramy sobie jeden z domków darmowych, nieco go powiększamy. I podobnie jak w przypadku jednej z poprzednich grafik, nie możemy tutaj dokonywać żadnej skomplikowanej edycji. I czy tylko coś konkretnego może pojawić się w wynikach wyszukiwania? Otóż nie. Możemy również poszukać czegoś, co związane jest na przykład tylko i wyłącznie z emocjami. Pamiętajmy, że komiks to skrót i w związku z tym dobrze jest wyszukiwać taki rysunek, który pokaże określone emocje w skrócie, na przykład strach. Zobaczmy, że na samym początku pojawiają się emotikony, o których wspominałam już, że można też pokusić je o stworzenie komiksu z samych emotikonów, gdzie połączenie w takim razie tego, co dawne, czyli podań i legend, z tym, co współczesne, czyli emotikonów, no będzie szczególnie wyraziste. Strach. Może wybierzmy sobie smoka, ponieważ smok również pojawia się w jednej z legend. I jeżeli strach, to może radość, coś dla przeciwwagi. I tutaj również symbole mogą być bardzo różne. Mogą to być osoby, które się po prostu cieszą, ale może być też chmurka z napisem haha. Jak widzimy, na przykład tę chmurkę możemy poddać edycji, czyli zamienić kolor pomarańczowy na przykład na taki bardziej koralowy. Przyjrzyjmy się teraz króciutko, jakiego typu elementy możemy odnaleźć w zasobach Canvy. Pamiętajmy, że staramy się przynajmniej w określonym, nawet skromnym zakresie dokonać transformacji tych grafik. Dlaczego? Ponieważ najprawdopodobniej wszyscy będziecie szukać podobnych tagów. Jeżeli je znajdziecie, to najprawdopodobniej też wybierzecie bardzo zbliżone do siebie podobne ilustracje i inne grafiki. To, w jaki sposób je twórczo przetworzycie, zależy już tylko od Was i po to prowadzimy te szkolenia, abyście mogli skorzystać z jak najszerszej oferty właśnie możliwych dostępnych transformacji. Czyli możemy zmieniać kolor, możemy zwiększać przeźroczystość, no w tym przypadku taka przeźroczystość jest możliwa do przeprowadzenia. Kot był również tą postacią, którą można było inaczej potraktować kolorystycznie. A co z myszą? Popatrzcie, że mysz, kiedy najedziemy na ten rysunek i uruchomimy edycję, przygotowanie do edycji, to pojawiają nam się inne rzeczy niż były do tej pory. Czyli oprócz przytnij przerzuć, czy przeźroczystości, mamy trzy nowe zapisy: efekty, filtr i dostosuj. Efekty są bardzo zróżnicowane. Tutaj mamy do wyboru kilka różnych dodatków, które są oczywiście do dyspozycji za darmo. Od momentu takiego jakby uszkodzenia cyfrowego naszej grafiki przez rozmycia, piksele, bardzo interesujące screeny czarno-białe takich grafik, czy też pocięcie
na paski naszego rysunku i rozedrganie tych pasków. Filtry natomiast to przede wszystkim elementy, dodatki, z którymi spotykamy się w przypadku fotografii, jednak uważam, że zwłaszcza tam, gdzie nie można dokonywać korekty barw, warto wykorzystać właśnie takie filtry. Tutaj też do dyspozycji tych, którzy tworzą komiks czarno-biały, będzie możliwość zamiany koloru na szarości, czy też na szarości z takim bardziej wyrazistym elementem czerni. I dostosuj, czyli ręczne ustawianie jasności, kontrastu, nasycenia barw, odcieni, które pozwolą nam, jak zobaczycie w następnym odcinku, zmienić nawet kolor naszej myszy, rozmycie krawędzi i X-Pro, czyli taka też możliwość zmiany nasycenia barwy i tworzenie winiet, czyli otoczenia wokół naszego rysunku. O tych trzech elementach będę opowiadać w następnym szkoleniu. Zobaczycie, jakim transformacjom może zostać poddany tego typu rysunek. Wiemy już, że możemy wyszukać konkretne osoby, możemy wyszukać pojęcia abstrakcyjne, które zostaną pokazane w formie graficznej. Czy też obiekty. Dodajemy kolejną czystą stronę i co może się pojawić w podaniach i legendach, co moglibyśmy wykorzystać do tego typu tekstów, na przykład dom. Może wybierzmy jakiś kolorowy, żeby zobaczyć, czy da się ten element pozbawić tych barw i wybrać inne. Nie, ten element jest w całości w takim rozbarwieniu, w takiej kolorystyce, która nie może zostać poddana zmianie. Przy domu mogą pojawić się zwierzęta, czyli na przykład kot, również darmowy, albo, o tym mówiliśmy już wcześniej, koni. Wybierzmy tego, który już z nami pracował i jest prostym elementem. Wiemy o tym, że w przypadku konia i kota możemy dokonywać zmiany barw, ponieważ pojawia nam się nad obszarem roboczym belka zmiany tych kolorów. W przypadku domku takiej możliwości nie mamy. Co możemy zrobić jeszcze? To tylko przypomnę, że możemy oczywiście zgrupować te elementy, ale najprawdopodobniej nie w takiej postaci, w jakiej są teraz. Kot, wydaje mi się, że powinien być mniejszy od konika. Możemy go usadowić na dachu i konika postawić przed domem. Jeżeli chcielibyśmy, aby ta grafika została poddana edycji, obróbce w całości, to pamiętamy z poprzednich odcinków, że możemy zgrupować te trzy elementy w taki sposób, przeciągając przez nie wszystkie myszką, trzymając lewy przycisk myszy wciśnięty. Możemy rozgrupować. Możemy też zaznaczyć każdy element z osobna i naciskając Shift z klawiatury dodawać kolejne elementy. I kiedy pojawią nam się te turkusowe ramki sugerujące, że już wszystko zostało zaznaczone, dajemy grupuj i znów mamy ten rysunek, który będzie teraz w całości podlegał zmianie, a nie tylko poszczególne elementy tej kompozycji. Rozgrupujmy to jednak i wyobraźmy sobie, że chcielibyśmy, aby na przykład kot był widziany tylko w części, przez nas, przez czytelników naszego komiksu. Zaznaczamy sobie sylwetkę kota i w belce nad obszarem roboczym pojawia nam się polecenie, czy też informacja pozycja. Kiedy to klikamy, możemy sobie zobaczyć, co się może wydarzyć z tą naszą zaznaczoną grafiką. Na początek proponowałabym, aby dać ją do tyłu. Klikamy sobie poza obszarem roboczym i widzimy, że kot
pojawił się za dachem. Jeżeli dalibyśmy, zaznaczylibyśmy domek z tym naszym kotem już poza dachem i dalibyśmy polecenie do przodu, to domek razem z kotem zasłoni nam naszego konika. Spróbujmy wyprowadzić tę postać przed dom. Zaznaczamy ją, klikamy w pozycję i dajemy do przodu. Czyli układ większej liczby elementów od dwóch w górę pozwala nam też tworzyć już bardziej skomplikowane kompozycje, używając właśnie tej formuły pozycja. Co jest jeszcze istotne, że jeżeli rozsypiemy sobie na przykład te elementy na naszej karcie roboczej, na naszym obszarze roboczym i zaznaczymy sobie jedną z nich, klikając pozycję możemy przenosić ten obiekt, ten element do góry, usadowić dokładnie w środku obszaru roboczego, na samym dole, wyrównać do lewej, wyśrodkować, wyrównać do prawej. Jeżeli chcielibyśmy wyśrodkować dokładnie, to udaje nam się to też dzięki tej pozycji lub, tak jak mówiłam w pierwszym odcinku, pojawią nam się takie różowe kreski i przejeżdżając przez obszar roboczy, w momencie kiedy te kreski nam się połączą w taki układ współrzędnych, oznacza to, że obiekt jest po środku. Czyli jeszcze raz, jest konik, jest kotek i jak widzicie, to, co żeśmy wskazali jako ostatnie w naszej pozycji, zostaje zachowane bez względu na to, czy te elementy zostaną rozsypane na kartce, czy też chcemy je ponownie połączyć w jedną kompozycję. Tym razem dowiedzieliśmy się, że w wyszukiwarce elementów możemy szukać zarówno pojęć abstrakcyjnych, jak i konkretnych postaci, że należy przeglądać te zasoby, a to, co wydaje nam się interesujące, wprowadzać do katalogu polubienia. Wiemy też, że na danym obszarze roboczym możemy grupować elementy i możemy ustalać ich pozycję.